Rozdział szósty Biała Zofia Może wreszcie się dowiemy co otwiera ten klucz, powiedziałam wpatrując się w malowniczą wieżę górująca nad kompleksem uniwersyteckich zabudowań. Czekaliśmy na Romana na placu przed wejściem na wydział historyczny Uniwersytetu Wileńskiego. Mówiłam bardziej do siebie, bo reszta grupy skupiła się na oglądaniu wmurowanego w ścianę planu uniwersyteckich zabudowań. Stali blisko siebie i wyglądali jak małe ptasie statko chroniące się przed upalnym słońcem. Tylko ja wyszłam z cienia. Józek coś tam wykładał, pokazując palcem kolejne podwórka i wydziały uczelni. Irmina wyglądała na zainteresowaną, natomiast ojciec co chwila na nią zerkał, robiąc dziwną minę. Coś jak pies kręcący głową, kiedy słyszy nieznany sobie dźwięk. Promienie słoneczne paliły skórę i zmuszały do mrużenia oczu. Nagle przypomniałam sobie, że w plecaku mam czapkę od ojca. Nałożyłam ją, przepuszczając włosy przez otwór z tyłu. Potem potrząsnęłam głową i jeszcze raz spojrzałam na moją grupę poszukiwaczy skarbów. Irmina patrzyła na plan, ale w kąciku jej ust czaił się uśmiech, wciąż zdziwiony ojciec zawiesił się na niej, pewnie nieświadomy jej zadowolenia, a józek. Przestał opowiadać i gapił się na mnie. W oczach miał coś dziwnego, czego jeszcze dzień wcześniej nie zauważałam. Lekko tlący się ogień. Tylko czy podobałam mu się ja, czy moja czapka. Bo mówił, że fajna. Poczułam, że już za długo trzymam jego spojrzenie. Więc przeżuwaną właśnie gumą nadmuchałam balon. Kiedy pękł, Józek zobaczył mój uśmiech i natychmiast spalił cegłę. Państwo pewnie do pani profesor. Uratował mnie chudy studencik w golfie, który nie wiedzieć skąd pojawił się za moimi plecami. Nosił sweter w tak ciepły dzień, pewnie od marca nie wychodził z biblioteki. Podwinął rękawy i skinął na nas, mówiąc: Proszę za mną. Potem się odwrócił. Skierowaliśmy się na drugą stronę dziedzińca. Szłam przodem tuż za zziębniętym studencikiem, ale kiedy tylko mogłam zerkałam na Józka. Był zajęty tłumaczeniem ojcu, że budynek, do którego właśnie wchodzimy mieści Uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne. Przytrzymałam mu drzwi. Mówiąc dzięki spojrzał mi głęboko w oczy i to takim samym maślanym wzrokiem, jak Maciek z mojej klasy, kiedy spytał, czy pójdę z nim na koncert kombi. Maćkowi wtedy odmówiłam, bo ani z jego wyborami muzycznymi, ani z charakterem nie było mi po drodze, ale Józek nic przecież nie mówił, niczego nie chciał. Wrócił do rozmowy z ojcem i zostawił mnie ze wspomnieniem tego swojego cielęcego spojrzenia. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. Może miał początki zapalenia spojówek i dlatego oczy mu lekko łzawiły. Pokonaliśmy jedną klatkę schodową. Potem dotarliśmy do kolejnej. Musieliśmy być już gdzieś pod wieżą, którą obserwowałam z placu na dole, kiedy miłośnik Golfów otworzył sporych rozmiarów drzwi i puścił nas przodem. Zapraszam do białej sali. Korytarz nie zapowiadał tak pięknego wnętrza. Na podłodze liśniła marmurowa szachownica. Na niej ustawiono drewniane gabloty kryjące jakieś archiwa. Białe, pięknie wykończone kolumny łączyły się z wysokim sufitem, na jego środku znajdował się otwór prowadzący na wyższą kondygnację. Taka niewielka dziura pozwalająca tym z góry zerknąć, co robimy na dole. Na szczęście w tamtej chwili nikt nas nie podglądał. Pod oknami wychodzącymi na dziedziniec stały biblioteczne stoły, stanowiska do czytania. Między oknami ustawiono regały ze starymi książkami. Do tego wszystkiego dochodził gigantyczny globus. Nie, przepraszam, dwa wielkie, zabytkowe globusy. Nie mogłam sobie wyobrazić bardziej odpowiedniego miejsca na spotkanie z historyczką, która wyjawi nam tajemnicę skrywaną zapewne od wieków. Jesteśmy w nadbudówce obserwatorium astronomicznego. Nagle wyrósł koło mnie józek. To sala biała Uniwersyteckiej Biblioteki. Zapraszam tutaj. Z za kolumny w głębi sali wyłoniła się głowa Romana, a potem jego zachęcająca do podejścia dłoń. Byłem trochę wcześniej i pozwoliłem sobie wejść na górę bez Was. Poznajcie naszą panią profesor. Mówcie mi Zofia. Z za Romana wyszła niska, żylasta kobieta, która tak na oko musiała mieć ponad sześćdziesiąt lat. Odgarnęła z oczu kosmek siwiuteńkich, Praktycznie śnieżno włosów, który wyrwał się z mocnego upięcia i błyskawicznym ruchem wyciągnęła przed siebie dłoń czekając na uścisk. Mój uścisk, bo stałam pierwsza. Alina Czyli aligator, prawda? Roman już naplotkował, kto wy i skąd. Spojrzała karcąco na swojego przyjaciela, któremu natychmiast wyrósł na twarzy sztuczny uśmiech odsłaniający liczne ubytki. Aligator, Mogę tak do ciebie mówić? No, oczywiście. Ale pod warunkiem, że ja pozostanę Zofią. Profesor jestem dla tej mojej pryszczatej gawiedzi. Skinieniem głowy wskazała ciepło luba kręcącego się przy największym regale z książkami. Ten akurat ma wakacyjną karę i aż do września robi za bibliotecznego klucznika. A co zrobił? Zapytałam szczerze przejęta losem herlawego studenta. Opowiadał jakieś wampiryczne głupoty o siostrzenicy Batorego. To już rozumiem, dlaczego chodzi w golfie. Zofia zaniosła się niemal dzikim śmiechem, który odbił się echem po całym pomieszczeniu. Siedząca przy biurku pod oknem kobieta podskoczyła i zaczęła się nerwowo rozglądać. Profesor przetarła łzę która popłynęła po twarzy wyżłobionym przez zmarszczki zagłębieniem. Dobre. Naprawdę dobre. Już czuję, że się polubimy, aligatorku. Ale co? Ja nie rozumiem, zaniepokoił się Roman. Chodzi o to, że chłopak nosi golf, bo go jakiś wampir podgryza, wyjaśnił Józek. No i to cię tak Zośka śmieszy? Naprawdę? Profesor Historii, niemożliwe. Kiedy Roman kręcił głową, Zofia uścisnęła dłonie pozostałych członków naszej grupy. Potem zaprosiła nas do wielkiego biurka, na którym leżało kilka książek i stos zadrukowanych kartek. Usiedliśmy, wszyscy poza Zofią, która oparła się o stół, powiodła wzrokiem po naszych twarzach i zaczęła swój wywód. Wasz klucz sam w sobie jest niezwykle ciekawym zabytkiem ale prowadzi do czegoś o wiele cenniejszego nie wiem jaki zamek otwiera ale według mojej wiedzy złożonej głównie z kilku historycznych plotek i notatek zapisanych na marginesach oficjalnych dokumentów kryje się za nim berło świętego Kazimierza tego który leży w katedrze ojciec musiał się upewnić tak Kazimierza Lończyka, patrona Polski i Litwy oraz Radomia, nie mogłam się powstrzymać. Zofia się uśmiechnęła nie odrywając wzroku od zgromadzonych na blacie papierów. Tak, Radom też może się cieszyć jego wsparciem. Za jego kanonizacją stała głównie polityka, po prostu Litwa przez cały wiek od przyjęcia chrześcijaństwa nie mogła się doczekać swojego patrona. Młodo zmarły, należący do dynastii Jagiellonów, Niezwykle pobożny królewicz idealnie nadawał się na świętego. Do tego pojawiły się doniesienia o wsparciu, jakiego książę udzielił z zaświatów naszym rycerzom podczas wojny litewsko-moskiewskiej. Pokazał się im na chmurze i wskazał płytkie przejście przez rzekę. Do roboty wziął się brat świętego, Zygmunt Stary. Dzięki jego staraniom w 1521 papież Leon X wydał odpowiednie papiery kanonizacyjne i przekazał płockiemu biskupowi Ciołkowi. Niestety Ciołek, a co za tym idzie również Kazimierz, mieli pecha. W wyniku zarazy biskup zmarł i zamiast przewieźć do kraju dokumenty wybrał się na osobiste spotkanie z przyszłym świętym. Dopiero w 1602 zyskano nową bulę i Kazimierz 118 lat po swojej śmierci doczekał się kanonizacji. Ale ludzie byli ciągle spragnieni nowych cudów z udziałem świętego. Stąd legenda o wciąż zamalowywanej trzeciej dłoni Kazimierza. Józka wciągnęło. Z głową podpartą na dłoniach wpatrywał się w Zofię. Pewnie już się widział na sali wykładowej. W roli jednego z jej najaktywniejszych studentów. Tak, mówiło się, że królewicz był dobry i hojny. Stąd jeszcze jedna dłoń do dawania, ale jest też bardziej przyziemna, choć mniej znana legenda. Trzecia ręka to według niej berło Kazimierza. Przedmiot zapewne zamówiony przez księcia i zaginiony po jego śmierci. Klucz, na którym ukazane są lilia, herpia i tytuł ulubionego hymnu świętego to być może wskazówka, gdzie berło zostało ukryte. Znaleziony w grobie Barbary Radziwiłłówny, wskazuje na to, że królowa coś wiedziała, a wręcz przyczyniła się do ukrycia berła. Zofia przerwała i znowu przeleciała wzrokiem po naszych twarzach. Nie wiem czy chciała, żebyśmy coś powiedzieli? Jak zwykle w takich sytuacjach można było liczyć na ojca, który nie wytrzymywał napięcia i czuł się w potrzebie przerwania ciszy. Czyli mamy Barbarę, którą pochowano z kluczem do tajemnicy dobre pół wieku przed kanonizacją krewnego jej męża. Poza tym nic. Macie mnie. Wcześniejszą pauzą Zofia chciała podbić znaczenie wyjawianych właśnie informacji. Była gotowa na oklaski. Jedyna szersza wzmianka o Berle pojawia się w spisanym kazaniu pewnego wileńskiego pastora, o którym opowiedział mi kolega z archeologii. Tak się składa, że Bogumił jest też specem od kalwinizmu radziwiłów. Bo musicie wiedzieć, że brat Barbary, Mikołaj Radziwiłł, był ewangelikiem. Do tego właścicielem miejscowości Dubinki, które stały się jednym z najważniejszych w regionie ośrodków reformacji. A najważniejsze, że Bogumił właśnie prowadzi tam wykopaliska. Dlatego myślę, że swoje kolejne kroki powinniście skierować właśnie do niego, do Dubinek. Nie, no, dziękujemy. To jest trop. Ojciec się ucieszył. Następnym razem zjawimy się z co najmniej kartonem ptasiego mleczka. Nie ma sprawy. Wasze śledztwo to też mój interes. Będę się mogła przyczynić do rozwiązania choć jednej historycznej tajemnicy, zamiast mielić to, co inni koledzy z branży i pakować do leniwych łubów. Zresztą o wszystkim będziecie nas na bieżąco informować. A po zakończeniu sprawy mamy z Romanem wyłączność na napisanie książki. Coraz większa kolejka do informowania świata. Irmina wyglądała na naprawdę zmartwioną. No tak. Nie przypadkiem macie na pokładzie dziennikarkę. Dobra, ty dziecko naświetlisz problem w prasie i poinformujesz o pracach nad naszym dziełem. Będziemy wtedy kwita? Oczywiście, ale mam wyłączność na wywiady z autorami. Jakoś to zgramy w czasie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Stoi, Już myślałam, że Zofia, jak stary warszawski cwaniak. Napluje sobie na dłoń i będzie chciała ją uścisnąć z Irminą, ale profesor zmieniła temat. Umówiłam was z Bogumiłem na jutrzejszy ranek. No dobrze, sporo już wiemy. Mówiłam podniesionym głosem, żeby wyrwać to towarzystwo z dzielenia skóry na niedźwiedziu. A są jakieś bliższe nam historycznie plotki mówiące o Berle? Ktoś o nim wspominał. Poza tym pastorem? Plotki? Tak, właściwie, ploteczki. Jest taka miejska legenda, którą opowiadają sobie badacze naszej wilańskiej historii że słynna akcja w Bezdanach słyszeliście o niej? Tak, tak potwierdziłam, przypominając sobie mini ekspozycję, którą pokazał mi ojciec zaraz po przyjeździe do Wilna akcja czterech premierów właśnie. Piłsudski z kolegami chcieli ponąć nie tylko zrabować pieniądze wiezione z kongresówki do Sankt Petersburga, ale też odzyskać pewien wartościowy dla Polaków przedmiot. Berło Kazimierza. Moje słowa poszły echem po całym pomieszczeniu. Poniosło mnie z tych odkrywczych emocji. Kobieta pod oknem znacząco chrząknęła. Złapałam się za usta i wycedziłam w jej kierunku pewnie niesłyszalne. Przepraszam. Tak mówi legenda, a właściwie plotka. W 1908 roku przyszłym premierom udało się odzyskać również nasze berło. Ponąć Piłsudski powierzył je Aleksandrowi Prystorowi, który brał udział w akcji, a poza tym urodził się w Wilnie i wiedział, gdzie na miejscu ukryć berło. Potokiem przyszłego premiera miało pewnie czekać na lepsze czasy, kiedy Polska będzie już wolna. Ale dziesięć lat później nikt nawet nie wspomniał o żadnym berle. Ojciec wykorzystał chwilę, którą Zofia poświęciła na złapanie oddechu. Szczerze wam powiem, ja nie wierzę, że berło było przewożone pociągiem, na który oni napadli. Jednak legenda miała swój dalszy ciąg. Prestor nie powiedział, gdzie schował nasz skarb, bo mu go ukradziono. Zrobił to Hana Bobkes który potem z innym żydowskim gangsterem, Aaronem Wójcikiem, założył Bruder Bruderverein, jak to teraz mówią wileńską Cosa Nostra. Właśnie ich udział w całej historii przekonał mnie do tego, że to zwykła legenda. Bandyci lubili koloryzować, opowiadali często bajki, manipulując faktami, których nie da się udowodnić. Zofia sięgnęła po stojącą na biurku szklankę w metalowym koszyczku z niedopitą i pewnie już zimną herbatą. Siorpnęła cicho i wróciła do opowieści. Nie wiem, czy mieli prawdziwe berło, ale jeśli tak, było dla nich niezwykle cenne. Zresztą są różne hipotezy. Nawet na tej sali znajdą się tacy, którzy snują całkiem rozbudowane teorie na ten temat. Ostatnie słowa mówiła prawie szeptem. Rozejrzałam się podejrzliwie, ilustrując pięć zanurzonych w lekturze twarzy, które zajmowały miejsca przy bibliotecznych biurkach. W każdym razie po ostatniej wojnie nikt już nie wspominał o berle świętego Kazimierza. A co się stało z tym Bruder Ferain? Zofia zamiast to odpowiedzieć odwróciła się i zawołała. Zegi, Chłopak w golfie odłożył książkę i niespiesznie ruszył w naszą stronę. Młody to mój człowiek. Wtajemniczony w naszą sprawę, no i jest specjalistą od dawnej przestępczości. Szeptała tak, jakby chciała, żeby chłopak nie słyszał. A już szczególnie od tego braterskiego syndykatu. Tak, pani profesor. Co się stało po wojnie z braćmi Ćmami? Pytanie zadała głośno, po czym przyniosła na nas spojrzenie i dużo ciszej dodała. Bruder Ferajny znaczy Związek Braci. Ale pod żądaniami okupów podpisywali się braciaćmy. Zeszli ze sceny. W dokumentach historycznych się nie pojawiają, zresztą tego rodzaju grupy za sowietów raczej nie miały szans egzystować. Aberło. Musiałam się wtrącić. Pani profesor. Kobieta spojrzała na mnie groźnie, więc się poprawiłam. Zofia wspominała, że miało dla nich jakieś znaczenie. Nie byle jakie. Było dla nich symbolem posiadanej władzy. Dzierżył je przedstawiciel zarządu prowadzący przestępcze zebrania. Wskazując nim uczestnika narady udzielał mu głosu. Mało kto wie. Wydawało mi się, że lekko wypiął herlawą pierś. Że berło było dla nich do tego stopnia cennym przedmiotem, że tatuowali je sobie jako symbol przynależności do gangu. A pochwal się zygi, skąd wiesz takie rzeczy? Dotarłem do ostatniego żyjącego przedstawiciela przedwojennej wileńskiej mafii. Pierś studenta jeszcze bardziej urosła, czyniąc jego sylwetkę niebezpiecznie wygiętą. Dałam się, że zaraz fiknie do tyłu. Wywiad z nim będzie podstawą mojej pracy badawczej? Tylko żeby nie stanowił jej całej treści. Jeszcze mięcha potrzeba zygi. Merytoryki i analizy. Chłopak dokończył za swoją profesor. Zapewniam, że do września skończę pisać pracę. Zygi, mam cię na Facebooku i wiem, ile czasu poświęcasz na wrzucanie bzdetów, a ile na pracę, powiedziała bardzo głośno, a już po cichu, nachylając się do mojego ucha, dodała. Tylko się przekomarzam. Tak naprawdę to mistrz internetowej archiwistyki. W kwadrant znajdzie dane twoich przodków do piętnastego pokolenia wstecz. Przepraszam, a kim jest ten ostatni z zbrudenferein? Historia przedwojennej wileńskiej mafii przyspieszała bicie mojego serca. Kolejna tajemnica, na dodatek z całkiem innej epoki niż Barbara Radziwiłłówna. No opowiedz państwu jak to dotarłeś do przedstawiciela lokalnej mafii. Zygis pochmurniał i pochylił głowę. Wyraźnie nie chciał ujawniać swojego źródła. Mój pradziadek był kimś w rodzaju Ordynansa Arona Wójcika, Orła Setki, jednego z twórców gangu. W dzieciństwie karmił go opowieściami o przestępczym podziemiu Wilna i drugiej RP. Tylko ciężko znaleźć potwierdzenie tych jego historii. Zero dokumentów, a do tego mały Zyga nawet nie pomyślał, żeby pradziadka nagrywać. Ma pan ciekawych przodków, zauważył ojciec. Nie ciekawych, a fascynujących. Opowiedz jeszcze coś o Brudenferain. Zyli spojrzał na Zofię, ta lekko skinęła głową. No, tak jak państwo już słyszeli założył je wujcik z Bobkesem, który tak naprawdę nazywał się Zelik Levinsohn. Zawiązali przymierze w 1911, w knajpie Sonii Złotej Rączki. W strasznej mordowni. Mieli już wtedy berło? Pradziadek mówił, że tak, ponoć bobkę spokazał je, żeby namówić przyszłych członków gangu do współpracy. Pewnie powiedział: Coś w stylu, zobaczcie, jakie skarby zdobywamy w pojedynkę, pomyślcie, ile możemy zdziałać razem. I podziałało? Tak, syndykat zbrodni rozkręcał się powoli. Ale w czasie I wojny światowej rozszerzyli swoją działalność. Bogacili się korzystając z wojennej zawieruchy. Wszystkiego brakowało, więc czarny rynek kwitu. Łapówki ułatwiały załatwienie najtrudniejszych spraw. Bruder Ferain wziął się za porwania i wymuszenia. Gangowi sprzyjał zarówno czas niemieckiej okupacji, jak i walki o miasto między Sowietami a Polakami. Rozrośli się. Pod koniec wojny mieli już niemal tysiąc członków. Pobierali haracz od prawie wszystkich wileńskich kupców i szynkarzy. Zaczęli też organizować swoje struktury. Na czele stał pięcioosobowy zarząd finansowany ze składek szeregowych członków. Przestępcy oddawali też organizacji część łupów, wykupując tym samym coś na kształt ubezpieczenia. W razie aresztowania zapewniano im ochronę prawną, opłacenie kaucji i opiekę dla rodzin podczas ich pobytu w więzieniu. Przez takie działania coraz bardziej przypominali cech zawodowy, czy też dzisiejszą korporację. Na ich nieszczęście pojawił się rozłam w organizacji, zanim poszły do nosy do władz. Skończyło się tym, że Bobkes założył własną grupę, złoty sztandar i zaczęła się wyniszczająca wojna gangów. Złoty sztandar miał mocne kadry. Należał do niego m.in. berka-krawiec, kształcący się u samego Ala Capone. Zbaczasz z tematu synku, bruder Offerein. Zofia mrużyła oczy z nadpokrytej herbacianym nalotem szklanki. Tak, przepraszam, mógłbym tak godzinami. Krwawe rozgrywki między gangami trwały jeszcze pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku. Ostatnią notkę znalazłem w prasie z 1938 roku. Potem przyszła wojna, która rozbiła wszystkie przestępcze układy. Po niej wileńska mafia była już tylko historią, a mój pradziadek wziął się do uczciwej roboty, czyli jakiej. Posiadał dogłębną wiedzę na temat budowy zabezpieczeń, więc został ślusarzem.